Więc proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście ja ten program widziałem fragmentami po raz pierwszy. Znaczy ja mam, to powiem Państwu i przyniosę tu kiedyś pokazać. Mam na piśmie od autora i od kolegi, który siedział tutaj przy tym skróconym fortepianie, że ja kiedyś trafię do jakiegoś sketchu. Ale nie spodziewałem się, że w sposób taki. W każdym razie wyjaśnię Państwu, za co ja trafiłem do takiego sketchu. Oni postanowili mnie uhonorować za to, że w moim domu smutny wypił koniak z lodówki, jak mnie nie było, a Władek Sikora rozbił mi termos. I... Też smutny? Dobrze, więc smutny rozbił mi termos i koniak i za to ja jestem, prawda, jak ta tapeta w motylki. Bo było suche powietrze, ale nie wiem, w jaki sposób to się komponuje z tym termosem rozbitym, to suche powietrze. Aha, dobrze, komponuje się. Proszę Państwa, chciałbym tylko Państwa zaprosić, za tydzień wystąpi tutaj kabaret Mumio, Teatr Eptia Kabaret Mumio, to są laureaci wszystkiego, co w tym roku było do wygrania. Paranoiczna forma kabaretowa. Jeśli Państwo nie widzieli, to proszę przyjść, jeśli Państwo widzieli, to jeszcze bardziej proszę przyjść. Za tydzień z tym, że już o 20 gramy. I na koniec oczywiście nie mogę Państwa zostawić tak sam na sam z jakiejś chwili refleksji. To będzie... Ja wiem, że to czasami tak nie wypada, żeby tak spieprzyć nastrój po całym programie, ale to będzie krótki wiersz z gatunku poezji porażającej z pogranicza literatury faktu i paranoi. Albo wiersz o nieszczęśliwej... Albo wiersz o nieszczęśliwej miłości... Graj mi tu, graj. Wiersz o nieszczęśliwej miłości pewnego obcokrajowca przebywającego czasowo w Grudziądzu. I to jest smutny wiersz, ale tak już na koniec może być, więc... Otworzył okno i spojrzał w dół. Świat łzami deszczu ociekał. Patrzył przed siebie, jak gdyby czuł, że ona gdzieś czeka. Cisza, latarni, senny blask na murach, oknach, kominach. Nagle tę ciszę przerywa wrzask. Wo bist du, meine Christina? Poniosło echo ten w okrzyk w świat, w rosnące w pobliżu Olszyny. I nagle odpowiedź przyniósł mu wiatr. Nie ma tu twojej Krystyny. Tkwiłby tak w owym oknie do dziś i w owym nastroju łzawym, gdyby nie los, który sprawia, że tu program trzeci z Warszawy.